Hej wszystkim! Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z serii rysowania jednym kolorem i jego odcieniami. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie kolor różowy przodował w naszym temacie, a będę nim rysować swój portret, bo po prostu bardzo lubię różowe, zresztą możecie zobaczyć po mojej dzisiejszej bluzce. I nie wyobrażam sobie, abym mogła kogoś innego narysować właśnie w tym kolorze. Zresztą bardzo dużo próśb dostaję, abym narysowała właśnie ten swój portret. Jak dotąd chyba za bardzo nie były to normalne rysunki, bo coś tam od siebie dodawałam. Tutaj też nie będzie jeszcze taki kolorystycznie idealny jak ja wyglądam, tylko właśnie zrobiony kolorami różowymi. Ale może kiedyś przyjdzie czas, że wykorzystam do tego zwykłe kolory. Okej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do kolejnej części filmu. Do wykonania dzisiejszego rysunku użyję takiej techniki lekko mieszanej, dlatego że połączę ze sobą dwa przybory, jakimi są markery oraz kredki. Chociaż na pewno zdecydowanie więcej będzie tutaj kredek niż markerów, dlatego że bazę położę tylko na włosy oraz na kilka innych rzeczy. Poszukując jakichś ciekawych odcieni różowego, myślałam, których kredek użyć i stwierdziłam, że najwięcej mam chyba kredek różowych z Polychromos Faber-Castell. Zajrzałam jeszcze do Prismacolor Premier i tam też znalazłam kilka fajnych sztuk, które na pewno nadadzą mi się bardzo dobrze na tło. Naszykowałam sobie wszystkie odcienie tego koloru, które miałam w zestawie, jednak później okazało się przy rysowaniu, że nie wszystkie do siebie pasują i nie użyłam wszystkich kolorów. Tym razem nie zobaczycie skóry w jakimś innym kolorze, na przykład niebieskim czy zielonym, jak to było przy poprzednich filmach, a będzie to taki beżowo-różowy, którego w sumie standardowo z polichromosów używam do robienia skóry. On tutaj bardzo pasuje kolorystycznie, a cienie zrobię po prostu kolorem różowym. A jeżeli chodzi o włosy, to dobrze mi się je rysowało jak zawsze, zresztą pod bazą z markerów idealnie suną i mamy fryzurę bez prześwitów białej kartki, której dzisiaj używałam. No i przypominam, że zawsze wszystkie przybory, jeżeli macie jakieś pytanie, znajdują się w opisie wypisane, więc możecie sobie tam rozwinąć na dole listę, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego dzisiaj używałam, no i tam będzie zawsze odpowiedź. Wiecie, co jest fajne w rysowaniu? Że można po prostu robić, co się tylko chce i można w ten sposób sprawdzić na przykład, czy dany kolor włosów będzie nam pasował. Chociaż oczywiście łatwiej jest to zrobić w programie graficznym, natomiast rysunek to myślę, że jest też dobra opcja do sprawdzenia takich rzeczy. Dlatego, że mam brązowe włosy, to użyłam dzisiaj najciemniejszych odcieni, jakie sobie wybrałam, jakie w ogóle posiadam, żeby po prostu to jakoś tam odróżnić i nie wyszło na to, że jestem blondynką, bo musiałabym wtedy wybrać jakieś jaśniejsze. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Niektórzy z Was oceniają moje rysunki realistyczne, że na przykład wychodzą starzej niż dana osoba, którą rysowałam. Myślę, że jest to dlatego, że staram się jak najbardziej wszystko podkreślać, a kredki uwydatniają jeszcze te wszystkie rzeczy, które ja widzę na zdjęciu i chcę je przenieść na kartkę. Na przykład jakieś zmarszczki czy cienie, które robię trochę mocniej. Mogą one właśnie wpływać na to, że ktoś wygląda starzej, dlatego staram się dzisiaj zrobić jak najjaśniejszą tą twarz, żebym nie wyglądała aż tak staro. Mam nadzieję, że to mi wyszło i jakoś tam sprostałam temu zadaniu. Chociaż wiecie, że rysowanie autoportretu, czyli swojego własnego portretu, jest trudniejsze niż rysowanie kogoś innego. Pewnie chcemy się trochę upiększyć, na pewne rzeczy jakoś tak przymrużamy oko, ale w sumie jesteśmy osobą, która najbardziej zna swoją twarz i powinno iść nam to najłatwiej. Szczerze mówiąc, największy problem sprawiło mi rysowanie mojego własnego nosa, dlatego że ja go po prostu dość nie lubię i też jest jakiś taki niewymiarowy, ciężko jest go narysować. I wydaje mi się, że nie jest on zbytnio podobny do tego, który sama mam na twarzy. A ja jak zawsze muszę sobie utrudniać zadanie i wybrałam sobie portret z dłonią pod twarzą, więc dzisiaj będę trenować jej rysowanie, kolorowanie, cieniowanie. Lecz na pewno mi się to przyda, bo jest to dość trudna część w ciele człowieka do narysowania. No i przynajmniej sama nie będę aż taka nudna, bo bez dłoni jednak byłoby tutaj pusto.
Włosy mam zrobione ciemnym różowym, więc resztę postanowiłam się utrzymać w takiej jasnej kolorystyce. Swoje ubranie zrobię w takim średnim kolorze, natomiast tło, tak jak Wam wspominałam, idealnie po prostu będzie tutaj wykorzystać kredki Prismacolor, dlatego że są one mega masełkowe i bardzo dobrze sprawiają się do rysowania tła. Ale tworząc ten rysunek, muszę wspomnieć, że rysowałam obydwoma rodzajami kredek, łączyłam je ze sobą i o dziwo dość dobrze wyglądały i chciały się ze sobą łączyć. No i w sumie to bardzo dobrze, bo miałam o wiele więcej odcieni różowego niż miałabym z jednego zestawu. Wracając jeszcze do tła, myślałam nad tym, czy by nie zrobić go po prostu markerami, ale tym razem postanowiłam dać szansę kredkom, aby się wykazały i myślę, że był to bardzo dobry pomysł, bo mega się tutaj komponują. I mój różowy autoportret jest w sumie już gotowy. Ja sama chyba nie jestem w stanie stwierdzić, czy jestem do siebie podobna, czy nie, więc możecie zagłosować w ankiecie. Pojawi Wam się oczywiście jak zawsze karta po prawej stronie w rogu. A jeśli Wam się nie pojawia, to musicie kliknąć na ten taki znaczek i tam są informacje i sobie poszukajcie ankiety. Okej, w tym filmie to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jakiś puszek tutaj mi lata. No i zapraszam Was jeszcze do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, ponieważ było już kilka kolorów. No i możecie zaproponować też, jaki kolor mam dać do kolejnego odcinka. I jak zawsze również zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Aby kliknąć czerwony przycisk jest na dole subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zaglądania na inne moje media społecznościowe, takie jak na przykład Instagram czy Snapchat. Pękłam. Kurde, kość mi strzykła. Dlaczego? Takie jak Instagram czy Snapchat, linki będą na dole w opisie. No i widzimy się teraz w kolejnym filmie, także do zobaczenia i pa! A tak poza tym to w końcu mówi do Was projektant, magister sztuki. W końcu.